Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku podcastu Jasny Umysł, buddyzm, nauka, kultura, w którym bardzo chcemy przybliżać nauki buddyjskie, kwestie związane z medytacją, z praktyką, z ćwiczeniem naszego umysłu, ale też tak naprawdę wpływem na codzienne życie i tym, jak to się zazębia właśnie z nauką, kwestiami kulturowymi czy z artyzmem. Witaj Sansani. Witaj Asiu, witam wszystkich. Ja nazywam się Joanna Podgórska, moje imię buddyjskie po pięciu wskazaniach to Songmi i razem z naszą mistrzynią Zen Bon Shim, właśnie Sansanim, będziemy dzisiaj rozmawiać o praktyce Zen w kontekście takich biologicznych i duchowych przemian, w kontekście o tym, jak w ciągu naszego życia zachodzi taka wewnętrzna przemiana i w odniesieniu do praktykowania buddyzmu i właśnie praktyki Zen, ale też w kontekście tego, jak nasze podejście, nasz odbiór rzeczywistości, nasze obycie się w świecie i wraz z innymi ludźmi może zmieniać się pod wpływem praktyki. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, patrząc na to, jak teraz dużo mówimy o duchowości, takiej po prostu umiejscowionej gdzieś tam w naszym codziennym życiu. A szczególnie takim może krótkim wstępem, żeby opowiedzieć, o czym będzie nasza dzisiejsza rozmowa, chciałabym tutaj z Sansanim poruszyć temat tego, co mnie też bardzo interesuje z perspektywy neurobiologicznej, tego jak działa nasz umysł, właśnie jak wyciszanie umysłu, jak zmiana troszkę percepcji i tego, co znajduje się na naszym pierwszym planie świadomości wpływa rzeczywiście na funkcjonowanie mózgu i umysłu jakby w dłuższej perspektywie czasu. Tutaj szczególnie Sansanim jest dla mnie absolutnie moją też taką duchową przewodniczką z racji tak długiej, wielu lat praktyki i rzeczywiście osadzenia mocno w buddyzmie Zen. Też chciałabym porozmawiać właśnie o tym, jak to wpływa na środowisko, które tworzymy wokół siebie, ale również na cały właśnie ten cykl biologiczny, ale też bycie mistrzynią Zen jako kobietą w praktyce, jak to też objawia się na przestrzeni na przykład życia, szczególnie tutaj w aspekcie kobiecości. I bardzo to, co mnie interesuje i chciałabym z Sansanim poruszyć, to jest właśnie kwestia przemijania, akceptacji upływu życia i tego, jak to się gdzieś tam gruntuje po prostu w kontekście cierpienia i dukkha, tego, co mówią nam cztery szlachetne prawdy czy ośmioraka ścieżka, jak to możemy odnieść do buddyzmu, ale myślę, że to sobie popłynie, tak chciałabym tylko zaciekawić słuchaczy, żeby z nami zostali. I na początku jeszcze tylko chciałabym dodać, że bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy nas wspierają na kanale Patronite, bo właśnie dzięki temu możemy mieć trochę lepsze technikalia niż na początku, czyli lepszy mikrofon, czy lepszy sprzęt do nagrywania, więc też jakby możemy to tworzyć dzięki nam. I też przypomnę, że link oczywiście będzie w opisie do odcinka, jak i strona naszej szkoły Kwanum Świątyni Wubongsa, czyli www.zen.pl, gdzie możecie znaleźć wszystkie informacje dotyczące odosobnień, dotyczące dnia Zen, czy tego, że można po prostu przyjść do ośrodka, usiąść razem na poduszce, popraktykować. I wszelkiego rodzaju wydarzenia, które się dzieją tutaj w obrębie naszej szkoły, ale nie tylko. Więc tym słowem wstępu już bym chciała zacząć i przede wszystkim oddać głos Sansanim. Więc Sansanim, może to pierwsze pytanie, no bo rzeczywiście, tak jak wspomniałam, już wiele, wiele lat jesteś związana z praktyką i też tak naprawdę tworzysz jakby tutaj historię naszej szkoły i razem z mistrzem Sungsanem, no tutaj działaliście na samym początku i chciałam Cię zapytać o tą drogę początku, o ten punkt, który spowodował, że tak bardzo jesteś w tej ścieżce i też przede wszystkim, co czujesz, że ona Ci dała w kontekście życia i więc odniesiemy to pewnie do tego, co to może zmieniać realnie w usposobieniu człowieka i jak to może wpływać. No tak. Ja myślę, że dla takiej większej jasności to może zacznę od tego, czym jest w ogóle praktyka Zen. I użyję kilku przenośni, bo wtedy jest łatwiej sobie przyswoić czasami trudne pojęcia, trudne procesy, bo oczywiście praktyka jest takim procesem. Całe nasze życie jest procesem, więc pod tym względem nie ma różnicy. I praktyka jest takim procesem transformacji. I użyję tutaj takiej właśnie przenośni. To jest trochę tak, jakbyśmy wyruszali w daleką podróż
I na początku jest ta ogromna ciekawość, jest ekscytacja, jest taka chęć, potrzeba jakiejś zmiany. I to jest dokładnie to, co mną kierowało na samym początku. Właśnie jakaś chęć zmiany, ciekawość świata, siebie. I odkryłam, że to może być na to dobrym sposobem. To może być ta droga, która mi to ułatwi. No i to jest bardzo ciekawe, ale z drugiej strony zostawiamy coś za sobą, trochę zostawiamy jakąś konstrukcję, jakiś dom, który budowaliśmy od długiego czasu. I nawet jak ten dom jest dosyć ciasny i mało komfortowy, to i tak znamy go, więc mamy takie złudne oczywiście poczucie bezpieczeństwa. I do niego już zdążyliśmy przylgnąć, i jest nam dosyć trudno to zostawić i wyruszyć do przodu w nieznane, takie kompletne, nie wiadomo, co nas czeka w tej podróży. Więc jest oczywiście takie poczucie lęku, ale jednocześnie zostawiamy, zawsze kiedy coś zostawiamy, coś dostajemy. Więc zaczynają się jakieś takie ciekawe doświadczenia, bardzo subtelne. Cała praktyka jest takim subtelnym doświadczeniem, więc być może trochę czujemy jakiejś wewnętrznej ciszy czy spokoju. Czy to, co mnie było bardzo potrzebne, takiej większej wiary w siebie, trochę odczuwamy większą wiarę w siebie, większej jakieś pojawia się opanowanie. I to wszystko jest bardzo atrakcyjne i po jakimś czasie tęsknimy do tego, tęsknimy do takiej większej ciszy, spokoju, jakiejś harmonii, uporządkowania, bo w tym domu zwykle panował duży chaos i my w jakiś sposób godzimy się z tym i do tego udaje nam się jakoś z tym żyć, ale to nie jest to, co tak naprawdę gdzieś głęboko, czego tak naprawdę szukamy i czego potrzebujemy. Więc jak pojawia się ta nowa jakość, to tęsknimy do tego i chcemy te nowe jakości rozwijać. Oczywiście potrzebna jest tutaj też jakaś odwaga, bo to nie są, to może ładnie brzmi, ale to nie są łatwe procesy, bo jednocześnie cała ta konstrukcja, którą budowaliśmy przez lata, tego ja zaczyna trochę pękać w szwach, to wszystko się rozpada. To jest to wyobrażenie siebie, do którego też lgniemy z czasem bardzo mocno głównie z takiej potrzeby poczucia bezpieczeństwa, ale to zaczyna powoli pękać, i to też jest dosyć nieprzyjemne i często bolesne, bo pewne rzeczy pojawiają się wyraźnie na powierzchni, takie rzeczy, które staraliśmy się gdzieś stłumić, odsunąć od siebie. To jest ten jeden aspekt umysłu. Zwykle, jak coś jest nieprzyjemne, bolesne, nie chcemy na to patrzeć, więc staramy się to odsunąć czy gdzieś stłumić. I to z drugiej strony, to, co jest przyjemne i jasne i daje nam radość, to tego się chwytamy. To jest ta druga jakość, drugi aspekt umysłu. Te dwa takie najsilniejsze aspekty, czyli takie chwytanie tego, co jest przyjemne, z czym za tym biegamy całe życie, zawsze biegamy za jakimiś przyjemnymi doznaniami na każdym poziomie, także na poziomie duchowym. I odpychamy, odsuwamy od siebie to, co jest nieprzyjemne, to, na co nie chcemy patrzeć. A praktyka Zen jest bardzo wymagająca i taka bezkompromisowa. To znaczy, to wszystko się pokazuje, i jeśli
jeśli nie chcemy tego zobaczyć, jeśli nie chcemy tego zaakceptować, że no niestety tam w środku jest dużo, dużo bolesnych rzeczy, dużo niefajnych rzeczy, na które nie chcemy patrzeć, to nie mamy, nie możemy się rozwijać dalej, nie możemy pójść dalej. To jest jakiś wtedy jakaś blokada, jakąś tworzymy przeszkodę i trudno nam ją będzie przekroczyć. Więc czasami ten proces długo trwa, bo jest takie zmaganie wewnętrzne. Coś się otwiera, bo praktyka jednocześnie jest tym procesem otwierania się i co za tym idzie, zostawiania, puszczania tych wszystkich rzeczy, które nie, jakichś naszych silnych opinii, rozumienia czy koncepcji, które nam się wydają takie jedyne, słuszne, i tego się trzymamy, i to też mamy takie poczucie, że wiemy, o co chodzi, i to jest takie poczucie, no takiego też. Bardzo dużo jest w tym taka potrzeba poczucia bezpieczeństwa. Ale ten proces nas trochę tak popycha do przodu, więc się otwieramy i zauważamy wiele innych rzeczy po drodze. I zauważam, że okej, my mamy jakiś pomysł, mamy jakiś punkt widzenia swój, ale ktoś inny też ma swój punkt widzenia i być może on wcale nie jest gorszy. To jest taki ważny moment w praktyce, kiedy zauważamy, że nie możemy dzielić ludzi na gorszych, lepszych. Po prostu to spojrzenie takie dualistyczne, rozróżniające, trochę przestaje funkcjonować. I ten podział jest coraz taki mniej, jest bardziej wyważony. Tak mi się wyczuwa bardzo mocno to, co z Hansaniem powiedziałaś, że to mnie bardzo ciekawi, no bo ja jestem jakby cały czas nazywam się bardzo na początku drogi, no bo gdzieś tam z buddyzmem zen związana jestem od 4-5 lat i też widzę, jak ta praktyka się zmienia dopiero na poziomie tych 5 lat, czyli najpierw jest jakaś taka wielka fascynacja, człowiek po prostu codziennie, choćby nie wiem, ja nawet w pracy miałam sytuację, że zamykałam się w pokoju i siadałam na te 30 minut pracy, żeby tylko, nie wiem, mieć coś takiego, że praktykuję i to mnie wzmacnia. Później jest jakiś taki inny moment, takiej większej pokory, że już nawet może nie o samo siedzenie mi chodzi, ale też o rozumienie tego wszystkiego, o czym mówimy w buddyzmie. Natomiast to, co Sansani powiedziałaś, tutaj do dwóch rzeczy chciałabym się odnieść. To, co z takiej perspektywy, która mnie fascynuje w tym, o czym uczę się w kontekście umysłu, czy od mistrza Zen Sung Sana, czy od Roshi Suzukiego, czy czytając książki Bernie Glassmana, no generalnie różnych Roshi i też to, co w naszej szkole, będąc na odosobnieniach, słuchając mów darmy, że to się tak pokrywa z rozumieniem umysłu i z rozumieniem przechodzenia przez różne etapy życia, że my początkowo może jesteśmy tacy bardziej chwytliwi, chcemy się uczyć, nasze mózgi się dopasowują, wszystko jest takie bardzo ciekawe, wyrabiamy sobie opinie, bardzo liczy się ta taka bycie jakimś, bardzo czarno-biało widzimy rzeczy, a tutaj mam ze sobą dwie naprawdę fantastyczne książki, które mogłoby się wydawać, że są bardzo naukowe i takie biologiczne, ale przykładowo tutaj jedna, polecę, bo zawsze też gdzieś polecam książki swoim słuchaczom czy studentom, to jest książka, o której myślę, że można w ogóle mówić w kontekście też buddyzmu i tego, jak zmienia się umysł, bo tutaj jest tytuł Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg się starzeje, czyli w takim kontekście, jak też my zmieniamy swoje podejście do rzeczy i jak bardzo takie bycie no mędrcem, czy mistrzowskie podejście, czy takie eksperckie w kontekście nieoceniania, niechwytania tak wszystkiego jako pewnik, też zresztą nazywanie się ekspertem w kontekście tego, że jesteśmy bardzo ograniczeni, no pokazuje tak naprawdę, że to ograniczenie stanowi nasze bariery umysłu, że my się nie możemy otwierać na nowe rzeczy, że każdy element w życiu i także w tym życiu mózgu biologicznym, czy takim życiu umysłu, coś zostawia. Strata, budowanie jest zawsze też elementem straty, jakiejś destrukcji, więc to, co Sansanim powiedziałaś na początku, że wejście w praktykę i gdzieś tam przyczepienie się trochę umysłu do tych doktryn i nauk, które mówi buddyzm i zen, to jest też zostawienie czegoś. Czasami bardzo mocno zostawienie właśnie tych kwestii związanych z ego, z tym ja, mnie, moje, o czym tak dużo mówimy i to jest ta walka taka bardzo duża w takim kontekście, żeby przestać się przyczepiać też do tych swoich myśli i
To od razu nasuwa mi się taka ważna rzecz, o którą ja już pytałam Sansanim podczas naszych rozmów osobistych i to mi zawsze gdzieś tam doskwiera, no bo ja jestem umysł taki, wydaje mi się, bardzo ścisły, lubię nazwy, koncepty, przemyślenia, no bo to jest nauka, a zarazem też ta otwartość właśnie i to nieprzyczepianie się jest takim czymś pustym. Pamiętam, jak rozmawiałam z Sansaniem o tym, że to się kompletnie nie musi wykluczać, że człowiek jakby nie musi się wyzbywać emocjonalności czy przyczepiania do pewnych doktryn, ale właśnie bardziej chodzi o tą otwartość i o nieocenianie, prawda? I też zastanawiam mnie to, czy to się zmieniało na przykład u Sansanim na przełomie życia, mając tam 20 czy 30 lat, a teraz już będąc dłużej w praktyce. Jak to się zmienia, że zostawiamy coś, otwieramy się, a w sumie bardziej stajemy się jakby no, takim ekspertem i mamy tą mądrość po prostu starszego umysłu? To jest naturalny proces, to jest piękne, że my tak naprawdę nie mamy na to wpływu. Wystarczy tylko praktykować i zaufać temu procesowi, zaufać tej wewnętrznej mądrości, którą mamy. To jest bardzo inteligentny proces. I on się odbywa naprawdę w sposób prawidłowy i mniej jest naszej ingerencji i mniej jest takiego ja, a my zawsze mamy tą taką silną potrzebę kontrolowania czegoś, prawda? To też wynika z ja. Ja, jeżeli to ego, jeżeli nie kontroluje, to traci rację bytu i się rozpada i robi się nieprzyjemnie. Ale jeśli z czasem przychodzi też takie zaufanie, wiara w ten proces, który nas prowadzi do uwolnienia się od cierpienia, do uwolnienia się od naszego skomplikowanego umysłu. I widzimy rezultaty tego. Widzimy coraz wyraźniej, jak to wygląda, w jaki sposób nasza wiara w siebie rośnie. I wtedy, jeśli mamy większą wiarę w siebie, to nie ma takiej potrzeby cały czas sprawdzania, w jakim ja jestem miejscu, czy dobrze coś robię, jak mnie inni widzą, jak ja widzę innych. To zabiera nam bardzo dużo w życiu energii i czasu, takie ciągłe sprawdzanie siebie, czy wszystko jest ze mną okej, czy to przestaje być potrzebne i jakby przestaje istnieć. I to powoduje, że możemy taki bardziej elastyczny sposób funkcjonować bez takiego ciągłego skupienia na sobie. To naprawdę jest bardzo męczące, takie skupienie na sobie i to oczywiście to ludzie robią i to robią przez długi czas. I co tu jeszcze chciałam powiedzieć takiego ciekawego? Właśnie zastanawiam się, jak to się może zmieniać na przestrzeni tego, gdy zaczynamy praktykować, no to jeszcze jesteśmy tacy, powiedzmy, chodzi o to, że ciekawość w życiu zawsze jest ważna i to pokazuje w ogóle zdrowe starzenie się, witalne takie przechodzenie przez różne fazy życia. Ja bardzo jakby tak trzymam kciuki i staram się, nawet jak też rozmawiam ze studentami, czy w ogóle w świadomości społecznej, żeby coraz więcej mówić o tym, że życie to są różnego rodzaju procesy. Jedno się kończy, drugie się zaczyna. Kończy się okres, kiedy mamy 40 lat, zaczyna się 50, 60. To wszystko jest związane z pewnymi innymi wartościami, jakościami, żeby tak jakby nie deprecjonować tego, jak my postrzegamy, widzimy życie, bo to wszystko jest jakby równocenne. I też wydaje mi się, że to bardzo się zmienia na przestrzeni lat, właśnie w kontekście odpuszczania, w kontekście akceptowania rzeczy, ale praktyka. Właśnie tak mówię, ja jestem tutaj kompletnie zawsze, no, jestem na początku tej drogi i też mocno mną targają emocje, rzeczy, przyczepianie się do problemów, odtwarzanie rzeczy w głowie, właśnie to, co sam powiedziałaś, taki mały czas, stawianie siebie gdzieś wobec innych, co inni myślą, czyli znowu to projektowanie o mnie, ale czy praktyka właśnie, czy sam zauważasz to, że byłaś inną osobą na początku jakby drogi w kontekście w ogóle odbioru rzeczywistości, a teraz jak bardzo się może coś zmieniać, że po prostu wiesz, że na przykład nie ma sensu się nad tym spalać albo że nie ma sensu się do tego przyczepiać, bo głowa samoistnie się zmienia po prostu. Głowa w cudzysłowie oczywiście myśląc o umyśle. Oj tak, to wiesz, to nawet jest trudno
To jest tak nieoczekiwany proces i tak te zmiany zachodzą tak głęboko, że jak myślę o sobie sprzed tam 40 lat, to czy nawet 20, to jest jakaś inna zupełnie osoba. Z jednej strony gdzieś tam mi bliska, a z drugiej strony, wiesz, patrzę na tę osobę z takim dużym pobłażaniem i z dużym współczuciem, bo tak patrzę na ludzi, którzy są pomieszani, którzy trzymają się czegoś bardzo mocno i nie mogą tego puścić, którzy po prostu my sami sobie tworzymy problemy największe. Oczywiście problemy są i w życiu każdego człowieka, ale jeśli się przyjrzymy tak głębiej, to naprawdę sami sobie tworzymy te problemy. Ja dokładnie robiłam to samo. I patrzę ze współczuciem na ludzi, którzy sami po prostu tworzą problemy dla siebie, ponieważ nie mogą czegoś puścić. Tworzą jakieś, przyczepiają się do czegoś, lgną do czegoś, są do czegoś przywiązani bardzo. I wtedy to, co na przykład praktyka Zen robi, co jest fantastyczne, tego wszystkiego można użyć. Tu nie chodzi o pozbywanie się czegoś, wyrzucanie czegoś ze swojego życia, bo to nie jest potrzebne. Wszystkiego można użyć, na przykład takiego trzymania się, użyć do pytania, dlaczego najbardziej boję się puścić. I jeśli się na tym chociaż moment zatrzymamy, w tym całym pędzie życia i w tym rozpędzie myślenia, jeśli się zatrzymamy na moment, to jest ten moment taki, o który nam chodzi. Jest takie nie wiem, jest ta pustka, jest nic. I pobyć sobie z tym, chociaż przez moment. Nie musimy się niczego obawiać. To, czego się trzymamy mocno, do czego jesteśmy przyklejeni, do czego lgniemy, wrócimy do tego. A na moment możemy spróbować to puścić. Na jeden moment. Na jeden moment, tak jak to jest w medytacji, że ja teraz uczę, jest czysty umysł, nie wiem. I to nie wiem jest takim puszczeniem. To pewnie nie trudno jest dla ludzi w ogóle zrobić coś takiego na początku, ale już jeśli próbują to wiele razy, to jest to możliwe. Na jeden moment. I ten jeden moment jest bardzo ważny, bo to jest jeden moment, ale on zostaje w naszej ósmej świadomości, w tej świadomości pamięci i potem pracuje dla nas w życiu. I to jest już jakiś krok. W zostawianiu takiego bagażu, który nosimy ze sobą, zupełnie niepotrzebny. On nam jest do niczego niepotrzebny, ale jednak trzymamy się tego mocno. Więc tego rodzaju pytania i ktokolwiek ma jakieś inne zmagania, może jest dużo lęku, to też, czego się boję? Czym jest ten strach? Przed czym uciekam? I zatrzymanie się z tym na moment i powracanie do przedmyślenia. My to nazywamy to nie wiem, prawda? Do swojej prawdziwej natury, czyli po prostu do tego, że nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic, czego można się uchwycić, co trzeba odsunąć od siebie. Bycie z tym przez moment to naprawdę zmienia kompletnie spojrzenie na siebie, na innych, relacje ze światem, z innymi ludźmi. Tak naprawdę jest dużo się mówi o współczuciu, dużo się mówi o loving kindness, jakiejś miłości, współczującej miłości, ale prawda jest taka, że żeby osiągnąć taką nieuwarunkowaną miłość, do tego jest potrzebne. Potrzebny jest do tego jakiś wgląd w pustkę, w nie ja, czyli w te takie dwa dosyć trudne pojęcia w buddyzmie. Właśnie to, co Sansa nim powiedziałaś, teraz bardzo mi się przypomina i nasuwa mi takie rzeczy bardzo z życia, które ja właśnie
Jako dziecko byłam też taką osobą przejmującą się, lękową, zestresowaną, jakieś wystąpienia publiczne, tego typu rzeczy, właśnie takie zakorzenione lęki przed oceną. I zawsze tata powtarzał mi tak, teraz już rozumiem to zdanie, że co najgorszego może się stać, dlaczego się boję, co było przed tym momentem, w którym mój umysł zaczął to projektować, czyli realnie zaczął tworzyć te obawy, czyli to jest to, co teraz rozumiem w kontekście tego nie wiem, tego punktu przed myśleniem, że ja sama to tworzę. I bardzo właśnie widzę to, jak w momentach trudu, w momentach smutku, w momentach, kiedy myśli się o jakimś sensie, nie wiem, odchodzą bliskie osoby. Ostatnio miałam w życiu naprawdę jakieś takie pasmo sytuacji, w którym ktoś mi bardzo bliski borykał się z sytuacją dużego zagrożenia życia. Też jedna osoba odeszła i jest ten taki moment myślenia o sensie, o tym przyczepianiu się do tego, że dla nas coś wydaje się być bardzo jasne. Narasta lęk, kiedy sobie to projektujemy, bo nie potrafimy tego puścić. To jest dla mnie bardzo o tym, o czym mówi praktyka, tak naprawdę o tym tworzeniu przez umysł pewnych projekcji, pewnej obawy i w ogóle tak jak myślę w kontekście tego, jak nasz umysł pracuje, to jest bardzo jakby mądre ewolucyjnie, że my mamy lęk w sobie, że my mamy obawy, no bo patrząc na to, jak się rozwijaliśmy jako ludzie, jak nasi przodkowie gdzieś tam mieli kodować w sobie lęki, żeby później przekazać potomnym, tak, że ogień może nas poparzyć, czy że przed zwierzem musimy uciec i to rzeczywiście było potrzebne, ale to, co my dzisiaj mamy, wydaje mi się w tym świecie, który jest teraz, to, że ten lęk towarzyszy nam cały czas, nieustannie, że my jeszcze dopisujemy przez tą narrację cały czas rzeczy w naszej głowie i przez to jesteśmy cały czas tacy spięci i gdzieś omijamy to życie, które dzieje się naprawdę tutaj poza tym wszystkim, poza tym mówieniem sobie cały czas w tej narracji. I tak jak myślę o tym w kontekście takim duchowym, co nam daje medytacja, czy właśnie odłączenie się od tej narracji, to jest bardzo pięknie to, co powiedziałaś Sansaniem tutaj, że nie wszystko musimy sobie dopowiadać, ale nawet patrzeć na to, jak mózg działa pod wpływem medytacji, coś, co mnie tak bardzo fascynuje, to my widzimy realnie, już dzisiaj możemy podpiąć gdzieś tam naszą głowę do różnych maszyn i systemów, które obrazują nam mózgi i widzimy, że zmienia się na przykład reaktywność pewnych struktur w naszym mózgu, która powoduje, że my bardzo impulsywnie działamy, bardzo myślimy na zasadzie instynktów. No, nie do końca tutaj gdzieś takie racjonalne myślenie, tylko to wszystko bardzo mocno jest odpalone w cudzysłowie, kiedy myślimy o sobie, kiedy myślimy w lęku, a pod wpływem medytacji w jakiś taki, no nawet nie magiczny, dzisiaj już wiemy, że prawdziwy sposób to się wycisza, że życie rzeczywiście zmienia się też na takim poziomie biologicznym i nasz mózg jest w stanie się pod wpływem tej praktyki zmienić, więc to jest coś, co jakby ja widzę i czytam powiedzmy o tym, ale to, co powiedziałaś Sansaniem, że na przestrzeni życia tak bardzo też zmieniło się w tobie, w postrzeganiu pewnie pewnych rzeczy i chociaż jakby właśnie takiej impulsywności, czy też tego, jaki my świat wokół siebie tworzymy, prawda? Bo o tym też jest buddyzm. To jest też troszkę chyba coś innego niż sama praktyka uważności, że my zmieniamy te wszystkie figury wokół nas poprzez praktykę, poprzez postrzeganie życia po prostu w inny sposób. No tak, to wszystko jest prawda. To jest tak jak na nas wpływa wiele rzeczy w życiu, w codziennym życiu na co dzień. Podobnie my mamy wpływ także na innych, mamy wpływ na to, co się dzieje w świecie. I tutaj jest, no to jest duża odpowiedzialność. Jeżeli ktoś to rozumie, jeżeli rozumie, że jesteśmy, że współistniejemy, że jesteśmy połączeni, że jest ta zasada, która w buddyzmie się nazywa współzależnym powstawaniem, to jest większa odpowiedzialność za to, bo to, co robimy, naprawdę ma wpływ na innych, nasze zachowanie, nawet nasze myśli. Jeśli siedzimy, my to odczuwamy nawet, siedząc na odosobnieniu medytacyjnym. I czujemy myśli innych ludzi. I to jest bardzo, bardzo ciekawe. W taki sam sposób. Ja to widzę w życiu. Widzę w jaki sposób to, co my nazywamy tą energią darmy, prawda? W jaki sposób to wpływa na otoczenie, na moją rodzinę. Naprawdę wpływa w bardzo bezpośredni sposób. I to zatacza coraz szersze oczywiście kręgi, jeśli się ma do czynienia z większą grupą ludzi.
I nawet nie ludzie, to jest jakaś energia, którą każdy z nas dodaje do tego świata. I jeżeli to jest pozytywna energia, jeżeli to jest energia harmonii, spokoju, takiego jednak jakiegoś wewnętrznej harmonii, to jest to, co ten świat potrzebuje. To jest to, co naprawdę możemy, co jest korzystne dla tego świata. I odwrotnie, jeżeli my w ten świat wrzucamy jakieś pomieszanie, złość, dużo ignorancji, pragnień, ten umysł taki posiadania, to nie jest korzystne dla świata. To są naprawdę rzeczy, są duże rzeczy. I praktykując, to jest świadomość tego. Mamy świadomość tego większą i czujemy większą odpowiedzialność za swoje życie, za to, co robimy w tym życiu. Naprawdę, na najmniejszym poziomie, wiesz, jak traktujemy innych ludzi, ale nie tylko ludzi, prawda, zwierzęta, drzewa, ziemię, to wszystko ma duże znaczenie, bo wszyscy żyjemy razem w tym świecie i jesteśmy ze sobą połączeni. Bardzo, bardzo mi się to kojarzy z tym, po pierwsze, że im coraz więcej mówimy też o tym, że w ogóle człowiek dąży do tej harmonii z naturą, dąży do tej harmonii bycia z różnymi innymi ludźmi i też na przykład w Azji, którą jakby uwielbiam i zresztą my tutaj kultura wschodu, jesteśmy szkołą buddyzmu koreańskiego, to też jest nam jakby bliskie, ale tak jak widać, jak bardzo ludzie w różnych momentach swojego życia pokoleniowo żyją ze sobą, koegzystują, jakby jak te mądrości się przenikają i to wszystko tak naprawdę jest jednym, że bez względu na wiek człowieka, mam tutaj na myśli to czuć bardzo właśnie to, co Sansanim powiedziałaś, jedno z odosobnień, jeden tydzień Kiolcze, który właśnie byłam, który Sansanim prowadziłaś, jak powiedziałaś, że to jest mocne siedzenie, tutaj czuć energię po prostu w tej sali, że tutaj ludzie przychodzą ze swoimi myślami, to wszystko rezonuje i my tworzymy tak jakby jeden przepływ, to jest takie kolektywne myślenie, w którym też dużo mówi się w taoizmie, o tym przepływie energii, przepływie dobra, przepływie właśnie dharmy, że jedna osoba oddziaływująca dobrze i dobrze obchodząca się ze swoim umysłem, ze swoimi myślami, to idzie jakby dalej. I ja myślę, że to jest tak bardzo spójne. Teraz patrząc pod kątem tego, co mówimy, kiedy ludzie czują się zaburzeni, opuszczeni, lękowi, samotni, kiedy nie ma tej harmonii, nie ma tej koherencji też z innymi ludźmi, tego współistnienia. I wydaje mi się, że to jest bez względu na okres życia, w którym jesteśmy, czy różni nas 20, 30 lat, że po prostu zmienia się to nasze podejście do praktyki, ale w tym wszystkim chodzi o to samo. Ja przynajmniej tutaj jako 35-letnia kobieta teraz tak to widzę. Jestem ciekawa, jak będę widziała to za ileś lat, ale no absolutnie mnie to fascynuje, co właśnie Sansani mówisz pod kątem tego, jak to też się zmienia i jak bardzo to oddziaływuje na nas wszystkich. Sansanim, wobec tego, co tutaj rozmawiałyśmy, co powiedziałaś i tym oddziaływaniu na siebie i też postrzeganiu, ja mówię, strasznie mnie to fascynuje i jakby chciałabym, żebyśmy jeszcze więcej w ogóle w świecie mówili o tym poglądzie tego przenikania się różnych momentów życia, tego, że to wszystko nie jest tak bardzo liniowe i tym postrzeganiu właśnie tej akceptacji też tego przemijania, że starzenie, przemijanie, ostatnio znalazłam takie ładne, bardzo proste sformułowanie, że jest biologiczne, że jest logiczne i nawet w osadzeniu takiej biologii jest biologiczne. I też znowu tutaj posłużę się, bo jestem absolutnie na początku książki fantastycznej, bliska jest mi gdzieś tam filozofia jungowska, która też mówi tak wiele o symbolice, o snach, o duchowości. Jest taka książka, która nazywa się Cykl Życia. Cykl Życia, archetypowa droga człowieka, czyli jak bardzo różne momenty życia są ważne i są kluczowe, nie powinniśmy ich deprecjonować i też właśnie to przemijanie jest takie tutaj ważne i rozumienie. I jeśli pozwolisz, to przytoczę taki fragment z początku tylko. Właśnie, że według teorii Junga życie człowieka składa się z kilku etapów. Faza pierwsza, obejmująca dzieciństwo i młodość, jest fazą adaptacji do świata zewnętrznego, czyli jakby kiedy chcemy chłonąć, poznawać, chcemy się dostosowywać. Faza druga, dojrzałość, to adaptacja do świata wewnętrznego. Czyli gdzieś tam w moim rozumieniu, no
zaczynamy się troszczyć, trochę rozmawiać z tą naszą interocepcją, z tym czuciem, z tym wnętrzem i szukamy bardziej siebie, tego może odczepienia od tych wszystkich gdzieś tam, tego łapania. A faza trzecia, starość, jest adaptacją do śmierci. Ale rozwój człowieka trwa przez całe życie i ma charakter nielinearny, a cyrkularny. W istocie jest okrążaniem znaczenia. I dla mnie to jest po prostu no nic innego jak, jakby jak koło Zen. Trochę nawet jak Enzo, jak ten znak tego, że każda faza jest potrzebna i to, co mówimy dzisiaj w kontekście cierpienia, w kontekście dukkha, to jest to, że my nie potrafimy zaakceptować tego przemijania, że my nie potrafimy zaakceptować i puścić tego, że rzeczy się dzieją, że nie mamy na coś wpływu. I bardzo bym chciała tutaj poznać Twoją opinię, Twój pogląd na to, dlaczego, czym jest przemijanie tutaj w myśleniu buddyjskim, dlaczego nie potrafimy tego zaakceptować i to nas tak właśnie nie unieszczęśliwia, nie możemy czuć tej wolności. No tak, ja już mam taką dłuższą perspektywę życiową. I tak, to jest w buddyzmie to się nazywa mandala, prawda? Takie koło życia i śmierci, które jest cały czas w ruchu. To jest cały czas energia, która jest poruszona. Także coś się pojawia, trwa przez jakiś czas, wzrasta, rozwija się, dochodzi do jakiegoś szczytu rozwoju, powiedzmy, i potem następuje ten spadek. No trochę jak z naszym ciałem, prawda? Nasze ciało się rozwija, jest mocne, jest sprawne bardzo, potem następuje powoli ten spadek tej sprawności i zakończenie. I kiedy to naprawdę rozumiemy, kiedy to akceptujemy, to jest mądrość. I przyswajanie sobie, na przykład z mojej perspektywy, to tak wygląda, że z czasem przyswajamy sobie nauczanie, uczymy się od życia, uczymy się od wielu rzeczy, prawda? Uczymy się od słońca, od nieba, od powietrza, od nie tylko od ludzi, od nauczycieli, ale sztuka polega na tym, żeby uczyć się od wszystkiego. I uczyć się, i to ta nauka trwa non stop, bez końca. I kiedy sobie przyswajamy pewne rzeczy i one stają się nasze, to jest bardzo ważny punkt. Bo to nie jest coś, co usłyszeliśmy, co ktoś nam powiedział, co przeczytaliśmy w książce. Tutaj cały czas chodzi, jeśli chodzi, wiesz, o praktykę Zen, o ten proces transformacji, rozwijania się, wiary w siebie. To właśnie o to chodzi. Chodzi o przyswojenie sobie tego nauczania. I to nauczanie staje się nasze. I to jest nasze doświadczenie. To musi być nasze doświadczenie. Bo my ciągle patrzymy na zewnątrz i chcemy coś dostać z zewnątrz. Może ktoś mądry nam powie, odpowie nam na jakieś, rozwiąże nam jakiś dylemat, jakiś problem. Ale tak naprawdę to odpowiedź jest w nas i tylko w nas. Nikt nam nie może odpowiedzieć na takie najważniejsze pytania, prawda? Czym jest nasze życie? Co jest dla nas ważne w życiu? Jaka jest nasza praca w tym życiu? Kim jesteśmy? To odpowiedź jest w nas. I praktyka Zen jest tylko takim dobrym narzędziem, zręcznym środkiem, który nam pomaga rozwijać ten temat i powracać do niego, nie spychać go gdzieś na bok, bo jest trudny, niewygodny, pytania o życie i śmierć, takie rzeczy, których nie trudno nam zrozumieć, trudno nam jest w ogóle je jakoś uchwycić, to zaczynamy je spychać i nie chcemy się nimi zajmować, a medytacja Zen wręcz przeciwnie, cały czas nas do tego kieruje, cały czas nas ukierunkowuje w taki sposób, gdzieś nawiguje w taki sposób szukania, czym jesteśmy, budzenia się, ciągłego budzenia. Te pytania są bardzo ważne w tym procesie, w treningu. Pytania i wyzwania, to wszystko jest bardzo ważne, bo to pogłębia nasze rozumienie. Nie właśnie jakieś gotowe odpowiedzi, czy
gotowe rozwiązania, tylko wręcz przeciwnie, ciągłe pytania. Dlatego mamy ten trening konganów, pytań, tak żeby być żywym, żeby nasze życie, żeby w życiu być żywym, w praktyce być żywym, takim obecnym. Był ten moment jakiegoś przebudzenia się ciągle, bo wpadamy nieustannie w jakiś sen. I taki zimowy sen i tak się czujemy w nim komfortowo i chcemy się tym otulić i trudno nam jest wyjść na zewnątrz, bo jest zimno. ale trening zen jest fantastyczny, bo jest wymagający. Nie, no musisz wyjść, musisz kolejny krok zrobić. Nie odpuszczaj, nie rezygnuj, tak jak czasami z wiekiem to się dzieje, prawda? Ja obserwuję to u moich rówieśników. Ostatnio miałam taką rozmowę z moją siostrą, która ja ją próbowałam tak trochę właśnie obudzić, a ona stwierdziła, ja to mnie jest wszystko jedno, ja już tylko żyję dla moich dzieci. I to jest dla mnie bardzo przykre, bo to jest jej życie i każdy ma swoje życie i coś do zrobienia w tym życiu, coś do odkrycia. I to jest bardzo ważne. I takie stwierdzenie, tylko żyję dla dzieci, to jest jakaś już rezygnacja, to jest odpuszczenie. I to nie jest dobre, to nie jest prawidłowe. Ja to obserwuję. Ludzie, którzy nie mają tej takiej wewnętrznej pracy, pracy z umysłem, czy takiego rozwoju, my to nazywamy duchowy rozwój, ale to po prostu chodzi o jakąś taką żywą cały czas obecność swoją i płynięcie z tą energią. To szybko, szybko rezygnują, szybko właśnie przychodzi starość, więc jest dużo takich przeszkód, ciało ma przeszkody, tak jak mój nauczyciel mówił, jak oczy się psują, czy tam oczy jeszcze są dobre, to wtedy uszy się psują. Cały czas się coś psuje, to jest starość. Więc to starość jest przykra w jakimś takim konwencjonalnym spojrzeniu, ale z drugiej strony, ja zawsze mówię, z drugiej strony dostajemy bardzo dużo z czasem, bo przestajemy właśnie ten taki umysł pragnień się bardzo uspokaja. Nie ma jakichś silnych pragnień, że potrzeb. To wszystko się uspokaja, więc ten umysł jest dużo spokojniejszy i może się rzeczywiście nareszcie zająć czymś bardzo istotnym, ważnymi pytaniami, czy zagłębianiem się w cały ten kosmos, którym jest umysł, bo to jest w całą tą technologię umysłu, serca. I to jest fascynujące i to się nie kończy. Umysł jest nieskończony, dlatego ten proces poznawania jest też nieskończony, tylko w to trzeba wchodzić. Nie można sobie odpuścić. To trzeba cały czas wchodzić, odświeżać. No i to jest praktyka i dla mnie to jest dlatego tak cenne, że to jest jakaś takie konkretne narzędzie, które nam umożliwia nieustanne budzenie się i samorealizację. Też takie mam wrażenie, znowu odniosę się troszkę do biologii, ale dawanie poczucia temu, że jesteśmy żywi, bez względu na ten wiek biologiczny, patrząc pod kątem starzenia się organizmu, tkanek, narządów, to jest to, że nasz umysł cały czas czując się potrzebny, gdzieś tam poszukując, to co też tutaj przytoczyłam, czyli bardziej koneksja, połączenie z naszym wnętrzem i to co powiedziałaś Sansanim też, takie połączenie umysłu, ciała, znowu my tutaj od przecież tysięcy lat buddyzm o tym mówi, o takim połączeniu ze sobą, a dziś na przykład badania nam wskazują jasno, że osoby, które to się nazywa koherencją serca z umysłem. Nawet kiedy bardziej ludzie mają gdzieś tam oddech zrównany, są w większej harmonii swojego ciała, to lepiej czują się też na takim poziomie fizycznym, bez względu na wiek. Czyli jeżeli mamy w sobie tą harmonię właśnie i mniej na przykład takich neurotycznych myśli, trudnych, braku tej akceptacji na przykład z przemijaniem, bo też jeszcze o to chciałabym Ciebie zapytać. Oczywiście wiem, że nie ma odpowiedzi, jak się uporać z przemijaniem, ale chodzi o to, że
ta większa akceptacja pozwala nam to żyć życie takim, życie po prostu przeżywać. I tutaj jest, mam taką świeżynkę dosłownie sprzed 2 dni, no ponieważ ja jakby, tak jak już tutaj wspominałam, ta nauka cały czas gdzieś tam moja druga odnoga, trochę humanizmu, trochę tej nauki, przeczytałam bardzo ciekawe badania przez badaczy z Tajlandii, gdzie wiadomo buddyzm jakby ma duże i mocne, solidne korzenie, gdzie okazało się, że ludzie żyjący wobec naszych, również tutaj, naszych 5 wskazań, czy gdzieś praktykując gdzieś 4 szlachetne prawdy dotyczące akceptacji, przemijania, cierpienia, jakby prajni, mądrości, medytacji, tego wszystkiego, o czym mówimy, nawet jeśli są bardzo lękowi, nawet jeśli w ich życiu jest dużo stresu przewlekłego, związanego no, z trudną sytuacją finansową, czy z chorobą, czy nawet mówi się, że mają taką osobowość neurotyczną, dużo rzadziej wpadają w depresję, dużo rzadziej borykają się z chorobami psychicznymi, bo gdzieś kierują się w życiu tym, tą akceptacją tego, że jest przemijanie, że jest cierpienie, że metodą na to jest jakby akceptacja i nie przyczepianie się. I właśnie chciałam zapytać Ciebie, jak można powiedzieć, czy poradzić osobie, która tak bardzo, weźmy sobie tutaj przykładowo kobiety, które no nie mogą pogodzić się z przemijalnością, z tym, że no już uroda nie jest taka, że gdzieś zmienia się metabolizm, sylwetka, wszystko co cielesne. Dlaczego tak trudno nam to zaakceptować i czy Zen miałoby na to jakąś odpowiedź? Dlaczego, jak można zaakceptować to przemijanie? Czy nawet w kontekście właśnie, Sansanin, tutaj twojej, tej kobiecości, która gdzieś tam się zmienia, ale jakby tak samo może być wartościowa i ta kobiecość jest, tylko inaczej wygląda w kontekście przemijania. Jasne. No to jest ja myślę, dla osoby takiej, która nie ma jakiegoś wewnętrznego życia, to jest bardzo trudne. Bo wszystko, co miało do tej pory dla wielu osób wartość, to właśnie było to, co na zewnątrz widać, jak ja wyglądam, jak się prezentuję. I to wtedy jest bardzo trudne. W momencie, jak się rzeczywiście ma wewnętrzne życie, powiedzmy, czyli pracuje się z umysłem, czy no, kontynuuje się taką drogę poznawania siebie, drogę uwolniania siebie od cierpienia, bo tym jest praktyka, to jest droga odpuszczania też oczywiście, droga, mknęło mi to słowo, przemijania. Przemijanie, ale jeszcze to pewnie wytniemy, bo się zatkałam. To mi się zdarza. To jest właśnie starość. Aj, ale to nie tylko. To po prostu mi też umykają mi bardzo często rzeczy ważne. Przywiązywania się, to jest naprawdę też, dlatego chciałam to znaleźć, bo mi się wydaje to ważne, bo to jest droga też nieprzywiązywania się, bo tego jest dużo w naszym życiu. Nie łapania. Tak, takie otrzymania czegoś mocno. Jeśli tym się zajmujemy, bo ja na przykład tym się dużo zajmuję, to nie jest to, ja mam jakiś tytuł, ale cały czas ten proces trwa. Ta droga się nie kończy i ja się tym zajmuję i wtedy jest łatwiej. Oczywiście, wiesz, to jest szokujące i dla mnie też było szokujące, że nagle patrzysz do lustra i wiesz, i o sobie się myśli, w umyśle siebie się inaczej widzi. To jest bardzo ciekawe. A potem się konfrontujesz, patrzysz na swoją twarz i wiele razy jest takie, co? To niemożliwe. Co się dzieje? To jest szokujące na początku, jak te zmiany zachodzą, ale tutaj też, wiesz, to jest tak samo jak w praktyce, że albo patrzysz, wiesz, to jest taka też przenośnia, że albo patrzysz na takie negatywne strony, takie jak na przykład patrzysz w lustro i widzisz swoje nowe zmarszczki i podobnie w życiu wtedy. Patrzymy na te negatywne strony życia, bardziej na nie zwracamy uwagę, ale jeśli patrzysz na te jasne strony życia, których jest bardzo dużo i na nich się też bardziej skupiasz, niekoniecznie na tych
takich bardziej niekorzystnych dla nas, to też to przestaje mieć takie duże znaczenie. I no jest inna relacja też. Ta relacja się zmienia ze swoim wyglądem, ponieważ to, co jest na zewnątrz, nie jest takie najbardziej istotne. Tutaj, wiesz, tak jak mówię, to jest nareszcie taka, wiesz, człowiek zajmuje, każdej kobiecie chyba dużo czasu zajmuje dbanie o, albo przynajmniej większości kobiet, o swój wygląd, o swój wizerunek, bo chcemy być ładne, chcemy się podobać. To jest zupełnie naturalne. Ale w pewnym momencie to przestaje zajmować nam tyle czasu, bo się okazuje, że no już okej, to już się niewiele da zrobić. Więc czas zająć się czymś innym, czymś, co tak naprawdę jest dużo bardziej też ciekawe, ważne i potrzebne dla nas i dla świata. I też się zmienia ten jakby spojrzenie też, bo tak jak wcześniej mówiłam, bardzo jesteśmy skupieni na sobie. To jest duża część naszej energii, naszego czasu, skupienie właśnie na sobie. I co ciekawe, im więcej się skupiamy na sobie, tym bardziej wpadamy w depresję. I jeśli jest mniej tego skupienia z czasem, a to polega na tym, że wierzymy bardziej w siebie, bardziej siebie akceptujemy, wtedy już nie ma takiej potrzeby cały czas patrzeć w siebie i to też pomaga właśnie w tym procesie transformacji, zmiany, tego, że nie jesteśmy już takie atrakcyjne, młode i robimy dobre wrażenie na innych. Robimy dobre wrażenie, to jest ciekawe, wiesz, robimy dobre wrażenie w inny sposób. Tutaj co innego zaczyna odgrywać rolę. Na przykład to, co mówiłam, taka energia darmy. Ludzie to czują. Ludzie to czują i też lgną do tego. I tym możemy, wiesz, jeżeli mamy taką potrzebę istnienia i zwracania uwagi na siebie, to jest bardzo dobry aspekt. Tym możemy zwracać uwagę. Akurat to jest korzystne dla świata, dla nas, dla innych. Tak, czyli to właśnie, w ogóle Sansanie, dziękuję Ci za to, bo jakby przyznam szczerze, że starość czy przemijanie bardzo mnie fascynują w takim aspekcie tej zmiany myślenia też właśnie, tego puszczania rzeczy, ubytku czasu, czy po prostu tego wszystkiego, że to, co najbardziej dla nas takie przemijające i coś, czego nie możemy zatrzymać, najbardziej nas trwoży, prawda? I tak samo myślę w kontekście tego, że czegoś nie rozumiemy, tak bardzo nas fascynuje ludzka świadomość i też boimy się na przykład śmierci, mam wrażenie, bo nie rozumiemy tego, co się wydarzy. Nasz umysł nie jest w stanie tego pojąć. A wszystko, co dla naszego umysłu możemy czegoś nazwać, stąd w Zen tak dużo mówimy o nienazywaniu i puszczaniu rzeczy przed myśleniem, jest tak jakby cenne, bo to ostatecznie wyzwala nas właśnie z tego, i to jest dla mnie, no, myślę, że nie tylko dla mnie, ale bardzo, bardzo ważne, co powiedziałaś, że są inne rzeczy, można to nazwać w cudzysłowie, do zaoferowania, w sensie tej energii, tej po prostu mądrości życiowej, która, no, po prostu się zmienia. Zmienia się to, co jest na jakby piedestale. Ale bardzo, bardzo chciałabym Cię, Sansanim, też zapytać o to, bo no jest to dla mnie wielka rzecz, i nieraz już też z Tobą o tym rozmawiałam, jak ja się gdzieś w swoim życiu zmagałam z takim wyborem, że no mam też męża, mam rodzinę, nie mam dzieci, ale mam psa, z którym też czasami trzeba wyjść, na przykład dlatego nie mogę przyjechać na 2 tygodnie Kielce czy pomieszkać w ośrodku, ale taki wybór właśnie pomiędzy tym, że chcemy gdzieś tam się budować, czy powiedzmy praktykować więcej. No wiemy, że energia grupy, praktykowanie w sali darmy, bycie na odosobnieniach, no to jest coś naprawdę dużego. To myślę, że osoba, która widzi też to, co się dzieje w nas, kiedy jesteśmy gdzieś tam właśnie w grupie, czy sangha, w ogóle sama jakby jednostka sangi ma taką moc, ale czasami trzeba wybrać. I ja nieraz właśnie też się zmagałam z tym, pytałam Ciebie, no co tu zrobić, bo no chcę praktykować i czuję, że wtedy ja robię coś dobrego nie tylko dla siebie, ale też dla mojego męża, dla ludzi, no bo ja się zmieniam, ja jakby jestem mniej impulsywna, jestem otwarta i czuję, że mój umysł pracuje. A z drugiej strony, no też no, buddyjskie i dobre i empatyczne jest to, że zostanę w domu, zrobię obiad, nie wiem, poświęcę się, posprzątam, bo ktoś też mnie potrzebuje. I właśnie bardzo ciekawi mnie to, no bo jednak ty
przez wiele lat mieszkasz we środku i też z tego, co wiem, jakby i twoje dzieci tam były, zresztą Aleksa poznałam bardzo, bardzo słyszymy dużo o jego pięknym śpiewie i mam nadzieję, że też kiedyś uda się go nagrać i pokazać innym, jak to pięknie brzmi, ale chciałam zapytać ciebie o to, jak to połączyć, czy da się to połączyć i czasami trzeba wybrać właśnie to, na przykład rola tej kobiety, matki, a tutaj w twoim przypadku też bycie mistrzynią Zen i jak to zrobić? Jak ty to widzisz? No to jest proste, zobacz, można do tego podejść w taki sposób. Ile czasu spędzasz z mężem w domu, ile czasu jesteś na odosobnieniu? Od razu widać te proporcje. Tak. Czyli to nie jest wielkie poświęcenie, jeśli na weekend ciebie nie ma w domu. Takie rozstania dobrze parom robią, z tego co wiem, cenią siebie potem jeszcze bardziej. To jest bardzo korzystne dla wszystkich. Już nie mówiąc o tym wszystkim, co wspomniałaś, że wiesz, jesteś bardziej jasna, bardziej harmonijna, spokojna, i to oczywiście ma bardzo dobry wpływ na ludzi. Są takie pary, wiesz, które są bardziej dojrzałe, i oni mi opowiadają, że ich partnerzy, partnerki same mówią: idź na odosobnienie, bo już coś za bardzo jesteś marudny, albo za bardzo jesteś tutaj zdenerwowany czy poirytowany. Wiesz, to chyba przyszedł czas na odosobnienie. I sami ich wypychają na odosobnienie. Już w takich bardziej dojrzałych związkach być może, ale nawet jak ludzie nie praktykują, to po prostu czują, że dużo się zmienia. Ta osoba się zmienia, jej energia się zmienia i sami tego potrzebują, sami na tym korzystają, jeżeli ta osoba idzie na odosobnienie, wraca i jest taka właśnie spokojna. No, moja sytuacja była taka dosyć nietypowa, bo ja w pewnym momencie stanęłam przed takim dylematem, właśnie mając już syna, z którym przyjeżdżałam regularnie tutaj do ośrodka, co tydzień na weekend, zostawaliśmy na weekend. I w pewnym momencie był taki dylemat, czy ja się chciałam oczywiście rozwijać. To było dla mnie bardzo, bardzo ważne. To się stało jakimś absolutnie priorytetem w moim życiu. Rozwój wewnętrzny, praktyka, praca w ośrodku, bycie z ludźmi. I mogłam to zrobić, wprowadzając się do ośrodka. To był jeden sposób. Jeśli bym tego nie zrobiła, nie miałabym możliwości. Ja miałam drugie dziecko w drodze, więc już było wiadomo, że będzie bardzo trudno. Mój kontakt z ośrodkiem będzie bardzo ograniczony i nie będę miała możliwości praktyki takiej z ludźmi, takiej jakbym chciała. Takiej byłam, wiesz, przywiązana trochę. I no, zdecydowałam się na zamieszkanie w ośrodku. Zresztą postawiono mi taki ultimatum, że jeśli chcę się wprowadzić do ośrodka, to muszę zostać opatem. Czyli nie było wyjścia. Trochę nie było wyjścia i bardzo dobrze, bo no, nie mogłabym robić tego, co robię. Nie mogłabym się tak rozwijać, jak mi się to udało, mieszkając w ośrodku. Oczywiście sporym kosztem. Sporym kosztem dla rodziny, dlatego ja bym tego nie, mówiąc szczerze, nie polecałabym rodzinie wprowadzać się do ośrodka Zen, bo to jest inna dynamika, tam się dużo dzieje. Ludzie przechodzą przez różne procesy wewnętrzne, różne rzeczy się z nimi dzieją. I to jest ta energia, którą takie istoty jak dzieci, bardzo wrażliwe, mają wrażliwe anteny, one to czują, one to wszystko odbierają. I to nie jest dla nich korzystne. Rodzina powinna mieć jakiś swój po prostu, swoje gniazdo i tam się rozwijać. Dopiero potem może wyfrunąć z tego gniazda. Ale ja zrobiłam taki eksperyment, bo nie miałam wyboru i jak na razie wszystko się dobrze toczy, więc nie było. Nie ma ofiar zbyt dużych. Dzieci się rozwijają, żyją, no,
też mają taki jasny kierunek w życiu, wiedzą, co jest najważniejsze w życiu, starają się być dobrymi ludźmi i kultywować współczucie i troskę o innych. I to było zawsze dla mnie najważniejsze, to, co chciałam, żeby robiły. Nieważne, czym się będą zajmowały w życiu, ale zawsze im to jakby wtłaczałam taki program, żeby dbali o innych i dbali o ten świat, żeby mieli to na uwadze, że nie jesteśmy sami, że żyjemy wspólnie z innymi istotami. I to mi się chyba w jakimś przynajmniej sensie udało. Więc... To bardzo piękne sensanie, bardzo jakby... Nic mądrego tutaj chyba nie powiem, jak to, że rzeczywiście dużo myślę o tym. W tej chwili nie ma mnie w Polsce, jestem w Portugalii cały czas gdzieś tam, czy to Karolowi, czy Agacie. Teraz wiem, że zbliża się odosobnienie, więc mam taką tęsknotę, żebym bardzo chciała być, chociaż też wiem, że moja praktyka jest też tutaj i staram się, jakby ta głowa, to jest chyba ten klucz, żeby ta praktyka była tu bez względu na to, gdzie jesteśmy, bo właśnie też jeszcze o to chciałam Ciebie zapytać. W ogóle pewnie mogłabym tak 3 godziny jeszcze z Tobą rozmawiać, ale wiem, że mamy czas ograniczony, więc przede wszystkim chciałam zapytać Cię o to, bo rzeczywiście to, co się dzieje z nami podczas medytacji, dłuższej medytacji, takie nasze, no całodniowe gdzieś tam sesje podczas Yongman Jongjin, czy podczas Kyolje, czy nawet takich weekendowych, krótkich odosobnień, które dla mnie rzeczywiście takie wejście w czwartek do szkoły i wyjście w niedzielę, no to jestem trochę w swojej takiej bańce, no wszystko jest po prostu miększe, rzeczy są mniej ważne, ale później z tej poduszki gdzieś tam trzeba wstać. I trzeba iść do życia, i trzeba iść do pracy, i ludzie nie są tacy spokojni, nie ma takiej harmonii, też są emocje. Sansanie, czy ty się czasem wkurzasz? Czy to, że siedzimy, że praktykujemy, jakby, rozumiem, że to pewnie wpływa na impulsywność, ale czy wtedy powinniśmy sobie gdzieś tam przypomnieć coś, co się dzieje z nami na tej poduszce, ale też z drugiej strony, czy to jest ludzkie i czy ty jako kobieta, jako człowiek, jako Ola, czy się po prostu wkurzasz, denerwujesz i rzeczywiście, czy to jest normalne, ale wtedy gdzieś tam sobie przywołujesz w głowie coś. Jakby, czy ta praktyka rzeczywiście z tej poduszki przychodzi do życia? No tak, ale trzeba pamiętać jedną rzecz, wiesz, złość jest prawdą, smutek jest prawdą, radość też jest prawdą. To są ludzkie emocje i nie musimy się ich wstydzić. Musimy tylko zadbać, żeby nie zrobić komuś krzywdy swoją złością na przykład. I to jest ważne, ale nie praktyka. Czasami ludzie mają takie nieprawidłowe rozumienie, że praktyka to czyni cię takim twardym jak skała albo głaz i już nic nie czujesz. Wręcz przeciwnie. Praktyka cię otwiera, więc jesteś bardziej taki wrażliwy, ale jednocześnie tworzy się to, o czym mówimy, mocne centrum albo mocny umysł, czy tworzymy coś w rodzaju takiej ochrony, jak gdyby, tak żeby nie te rzeczy, które przenikają od świata, bo jest tego dużo, jest dużo takich negatywnych rzeczy, że one nie uderzają w nas bezpośrednio, tylko jest taka tarcza. Medytacja tworzy taką tarczę, że ten chaos i takie bardzo negatywne rzeczy nie trafiają w nas i nas nie zaturwają, bo to o to chodzi. Tylko jest jakaś reakcja, jest inna, jest współczucie. Bo nie mamy oczywiście wpływu na to, co nam się przydarza. To jest wszystko związane z tym skomplikowanym całą siecią przyczyn i uwarunkowań, ale już mamy duży wpływ na to, jak reagujemy na sytuację. I tak, oczywiście, czasami się irytuję, rzadko się złoszczę. Czasami się irytuję i wtedy wiem, że okej, jesteś zmęczona, musisz odpocząć. Jest dla mnie jasne, że jak zaczynam się irytować, to po prostu jest to wynikiem zmęczenia i muszę odpocząć. I nie ma w tym, to jest ludzkie, tylko po prostu jest taka jedna jakość też, jakość oświecenia, opanowanie. Czyli trzeba na tym panować, tak żeby nie zrobić krzywdy innym ludziom. I też to co ja obserwuję u siebie, tak jak kiedyś, wiesz, takie zdenerwowanie, złość, to się ciągnęło czasami dosyć długo
W tej chwili, wiesz, po już tych po latach, tam ponad 40 latach praktyki, jest jakaś iskra, coś zaiskrzy, ale bardzo szybko człowiek wraca do pionu. Trochę tak jak, wiesz, jak jakaś wichura, która tym drzewem tak szarpie, ale ona zawsze wraca do pionu. I ja myślę, że po takiej regularnej, systematycznej praktyce, długofalowej, to właśnie tak się dzieje, że człowiek się czymś zburzy, czy też jakieś być może jakieś zdarzenie trudne w życiu, bo oczywiście to nam się przydarza, przydarzają się różne rzeczy i jest ten pierwszy szok, czy duże cierpienie na przykład, czy złość, ale szybko się wraca do pionu, wraca się do równowagi. To jest chyba to też wielka, wielka jakość, jeśli chodzi o drogę. Też to się pięknie znowu, tak już kończąc ten aspekt, praktyka i w ogóle powtarzalność. Uczymy się poprzez powtarzanie, uczymy się poprzez popełnianie błędów. Im więcej tych błędów, też mózg to szybciej gdzieś tam koduje, ale no to jest podstawa. To się tak ładnie mówi w żargonie naukowym neuroplastyczności, a medytacja jest uznawana za jeden z elementów, który kształtuje po prostu jak dłutem mózg, więc im dłużej praktykujemy, tym jak rozumiem, no, łatwiej nam jest właśnie wrócić do tej jakby równowagi, czy to w tej wzburzonej wodzie, czy w tym drzewie, który gdzieś tam lata na boki, bo bardziej mamy gdzieś tam wyryty w głowie nawet taki szlak powrotu do tego innego reagowania. I też jest takie ładne powiedzenie, już nie pamiętam, kto to powiedział mądry, ale właśnie, że to nie zdarzenia, sytuacje nas smucą, tylko znowu ta projekcja. A tą projekcję i sposób reagowania naszej głowy, tak jak powiedziałaś, Sansanim, irytujesz się czasami może, czy ktoś jest impulsywny, bo jesteś zmęczona. Bo to jest bardzo biologiczne. Człowiek, jak jest zmęczony, niewyspany, strudzony, łatwiej się odpali tak emocjonalnie, ale im, mówię tutaj, ja bardzo teoretyzuję, bo jeszcze daleko mi do 30-letniej praktyki siedzenia, ale nawet czuję, że po tych 5 latach, kiedy gdzieś tam praktykuję mocniej, mniej, wiadomo, różne są te momenty, szybciej się ustawiam, powiedzmy, szybciej gdzieś jestem w stanie to w głowie przywołać, ten spokój, czy to, żeby pooddychać, czy żeby, jak to się mówi, wyłączyć ten małpi umysł. Więc to, co mówisz, jest dla mnie no, takim potwierdzeniem tego, że każdy się denerwuje i emocje zawsze są i muszą być. I też bardzo nie jestem za tym, żeby mówić, że w medytacji czy w buddyzmie zen my jesteśmy właśnie albo tacy kompletnie wyjałowieni od tych emocji i uczuć, że to jest taka tabula rasa i że wszyscy ludzie są tacy sami, mnisi mają ogolone głowy i każdy człowiek jest jednakowy. W każdym z nas jest ta biochemiczna zupa tych emocji, tylko właśnie gdzieś tam bardziej ukierunkowywanie ich. I to jest dla mnie tak spójne i to nauka teraz tak naprawdę to czerpie i gdzieś tam próbuje opublikować i zamknąć w wykresy. Ale to wiemy właśnie na zasadzie takiego doświadczenia. I Sansanim, jeszcze chciałam Cię bardzo poprosić, żebyśmy. To plan był taki, ale jak widać, nie ma co się trzymać planu i to sobie płynie, żeby w trakcie naszej rozmowy zrobić taką krótką praktykę właśnie odłączenia od narracji, od jakichś stresorów, od tego, ja to nazywam tym małpim umysłem. Czy mogłabym Cię poprosić o takie 5 minut, żebyśmy teraz wszyscy sobie jakoś mogli tak osiąść bardziej, odłączyć to myślenie, te projekcje, czy po prostu nawet gdzieś tam włączyć w głowie jakąś mantrę, a jak wiemy, mantra to jest to, co chroni umysł. Więc czy byśmy mogli tak razem usiąść do jakiejś A, takiej. oczywiście, bardzo chętnie, tak, możemy to zrobić. Możemy trochę spowolnić tą pracę umysłu, bo jest taki Tak. zajęty. I jest taka bardzo dobra technika. Ja ją zwykle proponuję na początku dla ludzi, bo na początku nasz umysł jest bardzo chaotyczny. I musimy się nauczyć skupienia w jednym punkcie. I to jest trudne. Możemy się skupiać na jakimś zadaniu, ale nie robiąc nic, jest nam się bardzo trudno skupić. I jest ta technika przy wdechu. Tutaj bardzo ważny jest wdech i wydech. Skupiamy się na dole brzucha i przy wdechu powtarzamy czysty umysł, czysty umysł, czysty umysł. To jest jednocześnie taka dobra sugestia. I przy wydechu nie wiem. I ten wydech, tak jak już wspominałam na samym początku, to co ja próbuję przekazać ludziom, żeby ten wydech to było takie rzeczywiście puszczenie na jeden moment swojego rozumienia, swojej sytuacji, na jeden, to nawet naprawdę krótki moment to jest
bardzo odświeżające i, no i tego naprawdę potrzebujemy, więc próbujmy tego przez 5 minut, czyli czysty umysł, czysty umysł, czysty umysł. Oczy są pół przymknięte, nie zamknięte, bo to nie jest medytacja zen. My mamy oczy otwarte w medytacji, pół przymknięte, skierowane w dół, tak jakby skierowane do siebie, ale patrzymy w dół i oddychamy brzuchem, to też jest bardzo ważne. I czujemy ten ruch brzucha, bo zwykle nasza energia jest tutaj skupiona, skoncentrowana. Nasz umysł jest tutaj, albo tutaj, to są emocje, uczucia. Jeśli chcemy, żeby naprawdę to wszystko się uspokoiło, osiadło, na moment chociaż, to tym dobrym sposobem jest właśnie skierowanie tej energii tutaj, w dołu brzucha i czuć, jak ten brzuch się porusza przy wdechu, się powiększa, przy wydechu kurczy. I to jest dobry punkt odniesienia. To jest bardzo proste, ale naprawdę bardzo skuteczne. Czasami rzeczywiście wystarczy 5 minut i jest takie odłączenie od narracji, od tego, co się dzieje. Odejście od tego. 5 minut. Ok, czyli czysty umysł, czysty umysł, czysty umysł. Nie wiem.
Tą medytacją chciałabym zakończyć naszą rozmowę i też jakby, żebyśmy nadmiernie się teraz nie pobudzali, bo właśnie o to tu chodziło. I bardzo, bardzo jestem w stanie Ci podziękować za tyle ważnych kwestii, wiele mądrości, myślę, które no, pootwierają wiele, wiele umysłów, ale też chciałam powiedzieć, że ciąg dalszy nastąpi z pewnością tutaj. Chciałabym bardzo rozmów z Sansanim Bonshim, ponieważ myślę, że są bardzo, bardzo wnoszące i też dla mnie jako i kobiety, i osoby praktykującej. Z wieloma kwestiami tutaj zostaję, więc na pewno teraz wybiorę się na spacer i sobie to wszystko poukładam w głowie jeszcze. Także Sansanim, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Ja też Tobie bardzo dziękuję, Jasiu, za Twoje zaangażowanie i za tą możliwość, bo to jest, wiesz, też dla mnie bardzo fajne podzielić się z tym doświadczeniem, które mam. Po to to jest, prawda? Jeśli nie można się podzielić, to po co to wszystko? Że też mam nadzieję, że jakaś przynajmniej mała inspiracja popłynie z tego spotkania no i życzę Ci powodzenia w dalszych nagraniach. Ja również bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Od razu po powrocie wracam i biegnę do Falenicy. Także jeszcze raz dziękuję i Wam oczywiście, drodzy słuchacze, dziękuję. Wszystkie dodatkowe informacje będą w opisie tego odcinka, już żeby nie przedłużać. Żegnam się i do zobaczenia następnym razem.